Zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądałaby Forza Horizon 5, gdyby akcja gry rozgrywała się w Tokio? Ja się zastanawiałem, dlatego postanowiłem sobie pobrać specjalną modyfikację do Assetto Corsy, która umiejscawia nas na autostradach, na obwodnicach dookoła Tokio. I możemy sobie śmigać tutaj po różnych tunelach. Ta autostrada ma około 100 km. Poważnie, ja już tutaj jeździłem bardzo, bardzo dużo. I cały czas można tutaj jeździć, jakby za każdym razem jak tutaj wbiję, to mam takie wrażenie, że że poznaję jakiś nowy fragment drogi, gdzie w ogóle mnie wcześniej nawet nie było. I to jest świetne. I tak zastanawiałem się właśnie, jakby to było, gdyby w Japonii, na przykład gdzieś w okolicy Tokio, działa się akcja kolejnej Forzy Horizon, Forzy Horizon 5. Jakby to wyglądało? No i tutaj mamy sobie właśnie taką obwodnicę. Mamy dostęp tylko do tej obwodnicy, możemy sobie tutaj jeździć po jakby różnych takich rozjazdach. Mamy też kilka pit stopów, gdzie możemy sobie zjechać, mamy parkingi. Tego nie ma zbyt dużo, żeby sobie tam gdzieś zjechać z tej autostrady, ale sama ta autostrada jest bardzo, bardzo fajna i daje nam taki klimat, wiesz, takiej zabawy, jazdy, jeszcze jak doda się te samochody ruchu ulicznego, to już jest naprawdę super. Nie jestem pewny, czy można na tej modyfikacji grać na multiplayerze, ale jeśli tak, to naprawdę byłaby to świetna zabawa, bo klimat, jaki oddaje ta droga, jest fantastyczny. Od razu czujesz się, jakbyś grał w jakiegoś takiego Undergrounda 3 albo coś takiego, dlatego że tu są właśnie takie fajne japońskie klimaty, napisy, jakby wszystko jest, wiadomo, no to jest Japonia, jeździ się po tej złej stronie niestety, ale klimacik jest tutaj fantastyczny. I zobaczcie, wjeżdżamy sobie do tunelu. Się sobie tak ścigać się tutaj, tak jak Japończycy się ścigają i oni, wiecie, uwielbiają nasze nasze niemieckie BMW-ki E36, to jest tak jak u nas by się pojawić w Skyline'ie, nie? U nich to są mało spotykane samochody, a u nas to są gruzy. Tak jak widzicie tutaj, jeździ sobie E34, u nich to jest gruz, a u nas to jest fantastyczne auto marzeń. No nie mówię tutaj o jakiejś tam sportowej wersji, tylko takiej może bardziej cywilnej, ER34. Tam jest taki, to jest taki Passat na ich standardy. Zobaczcie, mamy sobie taki fajny tunel i wyobrażacie sobie, jakby to wyglądało w Forzie Horizon? To by wyglądało mniej więcej tak, że mamy sobie taką obwodnicę wokół, powiedzmy, Tokio, mamy te takie undergroundowe klimaty. Znaczy, Forza nigdy nie miała być takim czymś w rodzaju undergroundów, czymś w rodzaju takich nielegalnych wyścigów, tylko miała być raczej taką chillową grą, gdzie możesz sobie wbić, pojeździć, pościgać się w takim przyjaznym klimacie. Od Forzy Horizon 3 pojawiły się nocne wyścigi, średnio legalne, w których można było brać udział, ale generalnie wszystko kręci się wokół festiwalu Horizon, gdzie w Forzie Horizon 4 jeszcze dodatkowo rozbudowano to o fantastyczne opcje sieciowe, więc możemy bawić się naprawdę przyzwoicie, PC z konsolą i konsola z PC-tem. Zostało dodane po prostu cross-platformowe granie, a także właśnie te rozbudowane wyścigi festiwalowe i inne takie rzeczy, o których można by było mówić tutaj długo, co zostało dodane w Forzie Horizon 4 i ciągle pojawiają się jakieś update'y. W momencie, kiedy nagrywam ten film, wczoraj dostałem maila o nowym patchu, który pojawił się do Forzy Horizon 4, do gry, która ma już ponad obecnie 2 lata. Także to jest naprawdę bardzo dobra wiadomość, natomiast no wszyscy już podczas premiery Forza Horizon 4 mieli nadzieję, że akcja gry będzie dziać się właśnie gdzieś w Japonii, gdzie dominują po prostu fantastyczne samochody japońskie, o których wiele entuzjastów motoryzacji po prostu marzy, chciałoby się przejechać. Ja sobie tutaj tak dodawałem, bo te samochody ruchu ulicznego, które tutaj dodałem, to są samochody dodane przeze mnie. Ale można sobie inne też samochody pododawać, nie muszą być to japońskie. Ja sobie dodałem takie, żeby się po prostu z nimi pościgać.
i daje to naprawdę... To jest proste, to po prostu jedziesz sobie tutaj tą autostradą, ale to masz taki kurde klimat. Zresztą na mnie to działa, bo ja grałem w Undergrounda, Need for Speed Undergrounda 1 i 2 i jakby wtedy zaszczepiła się we mnie taka miłość do tych japońskich klimatów, do tych właśnie daleko, daleko wschodnich klimatów motoryzacyjnych. Teraz wjeżdżamy chyba właśnie do Śródmieścia. Będziemy przejeżdżać, zdaje się, że przez Tokio. Coś ten skyline jest, kurde, strasznie głośny, dziwnie brzmi, tak jakby jechał na jedynce. Ile my tu jedziemy? 100 na godzinę, nie? Tak. Coś nie tak z tym skyline'em jest. Strasznie szumi. Znowu wjeżdżamy sobie do tunelu. Pyk, wyprzedzamy Suprę. No i ja bym chciał, żeby w Forza Horizon 5 nie tylko było to Tokio, nie tylko była ta Japonia, ale żeby jak już będzie ta Japonia, to żeby można było sobie jeździć też gdzieś po górach, bo Japonia to nie tylko jakieś tam ładne miasta, ale to są też wybrzeża skaliste i góry, które są tam naprawdę ogromne i zresztą, co ja wam będę tłumaczył, doskonale wiecie, że tam się narodził także drifting i z Japonii pochodzą pierwsi drifterzy i chyba najlepsi, nie? Także myślę, że również... O kurde, rozbiłem się! Także myślę, że również w Forza Horizon 5 twórcy tej gry przyłożyliby nacisk na to, żeby ten drifting również się pojawił. No, skoro w czwórce tyle tego driftingu jest, powstała nawet specjalna mapa driftingowa, no to myślę, że do piątki też by coś takiego zrobili, zwłaszcza, że to Japonia, bo zjeżdżamy tutaj. Opanuje czy nie? Kurde, jak to łatwo jest wejść w poślizg. Zobaczyłem gościa. Ale rzuca, kurde. Myślałem, że jak wezmę lampę, to będzie kurde bardziej przyczepne. Tutaj jestem nimi zaskoczony. Zresztą to jest Lamborghini Huracan Performante z fantastyczną, aktywną aerodynamiką. Także nie wiem, czemu mnie tak na zakręcie wywaliło. Może nie powinienem dwie paki cisnąć na zakręt. Zobaczcie, jaki tu jest fajny klimacik. Jo, nie mogę. Strasznie mi się to podoba. I znowu. Ej, no o co chodzi? To jest właśnie poziom symulacji w Assetto Corsie. Jedziesz 80 km na godzinę po gładkim łuku i na Lamborghini wpada w poślizg. Nie wiem, ile tam jechałem. Ze stówę? Ale to powinno i tak ładnie wziąć ten zakręt, no bez przesady. Zresztą nie był jakiś łuk 90 stopni. I cyk. Powiem wam, że naprawdę to by była super sprawa jeszcze gdzieś tam w górach się ścigać. Takie... No, w gridzie były na przykład takie traski, w gridzie 2019 były takie traski gdzieś tam w górach. No, ja nie wiem, czy to są oficjalne trasy, ale były takie właśnie klimaty japońskich gór. Świetnie to... O, na przykład w Need for Speed Carbon, kojarzycie? Były te takie drifty w górach. Super to było, to miało naprawdę fajny klimat. Chciałbym coś takiego zobaczyć. Jezu, co jest? Ej, coś z tym modem jest chyba nie tak, bo ja tam tylko delikatnie dotknąłem ten samochód i mi od razu było wracało. Niektóre mody tutaj właśnie do Assetto Corsy są takie... Takie, a nie inne. To jest akurat Lamborghini, chyba z modyfikacji, to nie jest chyba takie oficjalne. Więc ono prowadzić jakoś, zresztą widzicie te zegary chociażby, nie? Coś z nimi jest nie tak, one tam działają.
ale tak kuźwa dziwnie działają. Testuję sobie tutaj różne samochody i wziąłem sobie teraz Lambo, żeby właśnie na tych zakrętach trochę bardziej powymiatać. A tutaj jest, no powiem wam, że ciężko. A jeszcze te tunele, super to wygląda. Powiem wam, że w Assetto Corsie głupio się jeździ na tej kamerze zewnętrznej. Ja wiem, że na tej kamerze zewnętrznej fajnie się ogląda i widać cały samochód i wtedy jest fajniej, ale jak się gra na tej kamerze zewnętrznej, to się tak dużo traci z tej gry, bo jak masz tą kamerę z kokpitu, to taki czuć ten samochód, masz taki fajny feeling z tej jazdy. Tak porównuję do Fordzy chociażby, nie? W Fordzie no to kokpit, z kokpitu jeździ się paskudnie, a tutaj jest po prostu świetnie pod tym względem. Znaczy tak, no w Fordzie Horizon 4 jeździ się też dużo po offroadach i po offroadach ten samochód skacze góra, dół i wtedy przez tą przednią szybę niewiele widać. Natomiast tutaj jeździ się przeważnie po takim gładkim, nie? Ewentualnie też tam do Assetto Corsy są różne modyfikacje, które dodają możliwość ścigania się czy robienia rajdów. Ścigania się po szutrze czy robienia rajdów, także są różne możliwości tutaj. Natomiast trzeba się trochę pogrzebać z tymi modyfikacjami. Ale jak już się trochę pogrzebiecie, to zobaczcie jakie czary możecie sobie zrobić. Możecie odtworzyć Forza Horizon 5 i zobaczyć, jakby mniej więcej mogła wyglądać w Tokio. Oczywiście za stworzenie tej autostrady, tej części Tokio, i to nie tylko jest Śródmieście, ale też część industrialna, stoi fantastyczna ekipa. I oczywiście link do tej modyfikacji podsyłam wam w opisie tego filmu, bo naprawdę warto sobie przetestować, warto wesprzeć twórców tej mapy. Jest fantastyczna i można tutaj, powiem wam, że i może nawet godzinami się świetnie bawić. Dlatego, że dość długo zajmuje przejechanie tego wszystkiego. Ale głupi ten skyline ma dźwięk, Jezu. Kurde, idziemy hamować. Skoro w tej grze nie ma znaczenia jaki masz samochód i tak na zakrętach praktycznie zawsze wypadasz, no to wziąłem sobie Porsche Macana, takiego crossovera, suwa, ciężko powiedzieć, nie? Co to jest? Crossover chyba. I sobie tym pojeździmy trochę po tych drogach. Świetna opcja, fajny klimacik. Dobra, z kim my się tutaj ścigamy? Wymieniłem sobie tego Skyline'a na jakiś inny samochód. Co tu się dzieje? Zaraz znowu będzie wypadek. Ale cisną. Ile oni jadą? 180, prawie 200. Dobra, dawaj Suprę na pojedynek. Nie dogonię jej, ty. Ona ponad dwie paki. Ona 200 chyba 50 na godzinę jedzie. Nie mogę jej dogonić. Po Japonii 200. Bo w Japonii, nie wiem czy wiecie, ale japońskie samochody mają limit do 180 km na godzinę. Poważnie. Ostatnio Volvo taki statement opublikowało. O ty kurde, ale korek się zrobił. Taki statement opublikowało Volvo, że ich nowe, przyszłe samochody nie będą śmigać więcej jak 180 km na godzinę. I tam dużo właśnie ludzi było oburzonych, że jak to? Ich samochody nie będą jeździć szybciej? Co to ma znaczyć? A w Japonii już od dawna tak jest, nie? I ludzie do tego się przyzwyczaili. Kurde, ten samochód nie przyspiesza powyżej 200. Tak bardzo słabo. Ona się tu fajnie ciśnie, zobaczcie. Ja mam nawet takim makanem, nie? Tutaj można sobie oczywiście porę dnia zmienić, ale ja lubię noc, bo mi to strasznie przypomina Need for Speed Undergrounda 2 i daje taki fajny vibe tej mapki. Strasznie mi się to podoba. Ktoś mnie tu dogania w ogóle, to chyba Supra. Dam jej się wyprzedzić. Bo ona ciśnie, to ponad prawie 200, chyba 50, patrz. Makan ledwo co daje radę, gościu. Musimy w strumieniu się trzymać. Oj, ciężko wyprzedzić. Ale tu ciśniemy, to jest chyba taki najdłuższy, jeden z dłuższych takich odcinków drogi. Świetnie ta autostrada wygląda. Fajnie by było zrobić tutaj jakiś taki zlocik i się pościgać, nie? Ale cisy już
tej... do końca, już więcej nie mogę. O, będzie chyba skręcam go. O, spokojnie, spokojnie. Ej, ten Macan lepiej trzyma się drogi niż Lambo. Patrzcie, przy jakich prędkościach ja robię zakręty. Lambo wpadał w poślizg przy każdej możliwej okazji. Proszę bardzo, mamy jakiś tunel. I wyobraźcie sobie w Fordzie właśnie tak śmigać dookoła jakiegoś miasta po takiej autostradzie i się tak ścigać, jakie to by było soczyste i piękne, no nie? O, chciałbym coś takiego w Fordzie mieć, naprawdę, w piątce. Jeszcze żeby to była Japonia, żeby można było sobie zjechać z tej autostrady i pojechać gdzieś w góry, pościgać się, podriftować, cokolwiek. Jakie to by było piękne. Zobaczcie, no ile ja już tutaj 18 minut nagrywam ten odcinek i zobaczcie, że za każdym razem gdzieś coś innego wam pokazuje, nie? Ta mapa jest naprawdę ogromna i jestem w stanie uwierzyć, że tutaj jest 100 km drogi, bo bardzo długo się tu jedzie z jednego punktu do drugiego. Ogromny jest ten tor, ogromny. I powiem wam, że razem z tymi trafikami, z tym wszystkim, co mam tutaj wbudowane w tą całą modyfikację, to gra wczytuje się dobre 10 minut za każdym razem. Za każdym razem, kiedy zmieniam samochód, to muszę czekać 10 minut, aż wczyta mi się gra. Ale warto, bo tego no, nie doświadczysz w żadnej innej grze obecnie, nie? Patrz, patrz. Wezmę tą BMW. Czy co to było? BMW? BMW, no. Coś tam doganiał, chyba jakąś akurę. Idziemy sobie w tunelu, 250 na godzinę. Więcej nie da się tym Macanem chyba. Rzuciło troszkę. No tu już prędkości zabójcze. Jedziemy w mieście, także znaczy na obwodnicy. O, będzie przez szybka opłata, proszę bardzo. Przejechałem przez wiatr, może złapało. Proszę bardzo, mam jakąś... Coś tam gonię z przodu, ale nie wiem co to jest za samochód. Też ledwo co tam wymija te wszystkie przeszkody i wolniejsze samochody. Ale coś... powoli go podganiam, nie wiem co to za auto. To jest Sylwia jakaś, driftowa chyba. Ale ciśnie. Tutaj wolniśko. Dobra, zwolnimy trochę. Tu na pewnym gazie cisnę. Ale to jest uzależniające, naprawdę. Widzicie, że tutaj wszystko wokół tak mija się. No, fajne uczucie jest tego. Tak jakbyś faktycznie jechał autem. Wiesz, w mieście. Ekstra to jest. Sylwia mnie dogoniła, kurde. Trzeba jakieś szybsze auto wziąć. Myślicie, że Batmobile 100 nogi mi wystarczy? Tutaj mamy Ferrari Italia Stage 1. Proszę bardzo, bardzo przyjemny samochodzik do jazdy po obwodnicy Tokio. A teraz to ja już się nikomu tu nie dam. Kurde. Głupio skręcają tu samochody, no 120 i takiego łuku nie zrobi. Ludzie. No trzeba tu jednak uważać, bo samochód może polecieć w kosmos. Trochę ciasno się robi, dobra, wyprzedzamy szybko. I Supra, ścigamy się z Suprą, dawaj. Jak wam się podobał mój wyścig? O kurde. O, trzeba tu uważać. Wszystkie te wspomagacze powyłączałem, zwłaszcza kontrolę trakcji. I jak się na zakręcie doda gazu z samochodem z napędem na tył, to nie ma bata. Dobra, tu mamy kawałek prostej. Bez ABS-u trzeba tapować hamulec. Już taki zakręt to już zwalniam do 80. Nie wiem czy wyrobię Ferrari, kurde, w Assetto Corsie.
I co, wyobrażacie sobie... O Jezu, kurde, serio? 120 tylko jechałem. Wyobrażacie sobie... Forza Horizon w Tokio? Na takiej obwodnicy? Albo coś podobnego, pewnie to, wiecie, no, wyskalują jakoś ten świat, no, myślę, że w piątce nie będzie aż taki duży. Zobaczcie, że między Forza Horizon 3 a Forza Horizon 4 wielkość świata nie zwiększyła się jakoś dużo, ale te światy są po prostu szczegółowe i dużo rzeczy można na nich zrobić, nie? Pobawić się na różne sposoby. No tutaj w Assetto Corsie dali nam od razu taką wielką mapę, po której możesz jeździć bez końca praktycznie. I daje to tak fantastyczne odczucia, jakbyś faktycznie tam był, naprawdę. No wiadomo, że tutaj są takie momenty, że możesz sobie zjechać na tą, powiedzmy, płytę miasta, ale tam nic nie ma, tam jest po prostu niedokończone, więc te budynki gdzieś tam po bokach są i dają taki ciekawy właśnie klimat jazdy. Jazdy wokół miasta. No, ej, co to Ferrari takie szerokie jest? Myślałem, że go wyminę na żyletki, ale wyminę. Miałem 3 godziny na to. Musicie sobie tego spróbować, to jest zarypiaste. Co to jest? Kółko gospodyń wiejskich na tym lewym pasie? Jedź! Przedzimy go gdzieś czy nie? Chyba będzie jakieś poszerzenie zaraz. Gościu! Jedź tam! Jest! W końcu dobre przyspieszenie. Ole, ruszył. Ferrari nie ma sobie tu równych, nie? Co tu wyjedzie? GT86 Toyota. Ścigamy się z Toyotą. Ale super. To jakiś diabelski młyn po lewej? No, tu widziałem też gdzieś, jest coś na kształt wieży Eiffla, nie wiem czy coś takiego w Tokio jest. Uwaga, 3 paki będą, patrzcie. I czysta, dobra, wystarczy, tu tunel jakiś. O, tu też popierniczają w tym tunelu. Ten się zderzy, oh shit. Co tu się wydarzyło? Wielki karambol w tunelu. Czemu nie wyminął? Albo jakieś nie wyhamował, nie? Dziwne. O, teraz jedziemy bardzo ładnym łukiem. Prościutkim. Na pół gazu i nic się nie stało z autem, yeah! Dobrze, że nam się tu paliwo nie kończy, co? Dobra, kogo my tam doganiamy teraz? M2 i Supra i Trueno albo Corolla. Lecą chłopaki, ale od Ferrarki nie uciekniesz, nie ma jak. Jakie to jest przyjemne, no nie musisz tego Ferrari kupować.
Bez kitu. Jeszcze pokażę wam, jak to wszystko wygląda w ciągu dnia, ale noc jest po prostu świetna. No i tak to sobie wygląda, zobaczcie, w dzień. Zobaczcie, ja mam w ogóle 900 stopni obrotu, a tutaj w grze jest... Ile to może być? 570? Stopni obrotu ma to Ferrari. To coś nie tak, mam kierownicę chyba ustawioną, nie? Powinienem to zmienić, ale dobra. Jedziemy sobie do Tokio. Ferrari Italia. Ale to jest piękne. Tutaj nie jadę na podprąd? Nie, chyba nie. Dobrze jadę. Wyrobiłem się. Także zobaczcie, bardzo, bardzo ładnie to wygląda. Tutaj gdzieś jakieś drzewka są, jakieś parkingi, jakieś budynki, jakieś billboardy. Szczerze, to chyba nawet lepiej wygląda w dzień niż w nocy, nie? Takie mam wrażenie. Tak wygląda, jakby te drzewa były zaśnieżone. Białe całe są. Co to, w zimie jesteśmy tutaj, czy jak? Fajnie by było, jakby były koloru takiego czerwonego albo różowego. Nie, to by pasowało. O, jakie ładne słoneczko, zobaczcie. Ale ma kopa to Ferrari, kurde. Przypomniał mi się Stonoga. Zbigniew, nie? No ma na imię. Zbigniew Stonoga, jak jechał autostradą chyba A2. O, ty, kurde, nie zmieszczę się. Powiedział, że on lubi policję wtedy, pamiętacie? No tak było. Ale fajnie to wygląda, zobaczcie, ja pierdolę. Forza Horizon 5. Ekstra to jest. Cześć, dobrze pojechałem. Tu jakaś wieża jest. I naprawdę ładnie to wygląda. Kurde, taki ładny tunel. Ale patrzcie, mam teraz włączone światła przednie i nie widać ich, nie? To z tym oświetleniem to was w Stockholmie to zawsze jest jakiś problem. I te światła w tunelu też niewiele dają. Jest tak szaroburo w tym tunelu. Nie fajnie to wygląda. Czekaj, czekaj, tutaj czy tu? Gdzie jedziemy? Tutaj chodźmy zobaczyć. Fajne te tunele są, Jezu. I... akurat w tym miejscu chyba nie ma ruchu ulicznego, bo tutaj nie zostały te boty zaprogramowane, żeby był ruch uliczny. O, ale w tym się momencie już pojawiają. Tam wcześniej nie było ich przez... nie mogły być przez chwilę, ale tutaj już są. Ale ma kopa to Ferrari, kurde! Tak w porównaniu do innych samochodów tutaj, które jeżdżą, daje to takie świetne uczucie. Możesz ich wszystkich, kurde, lekko wyprzedzić. Jazda, jazda! Kurde, znowu! Kółko gospodyń wiejskich. Na lewym pasie, jazda! Kurde, to wygląda jak taki wyścig ciężarówek na autostradzie, nie? Jedna ciężarówka jedzie od drugiej szybciej o 1 km na godzinę, ale się, kurde, ścigają. Zaraz będzie jakieś poszerzenie, o tutaj jest coś szerzej. O, już zwężenie, kurde. Nie ma ich gdzie wyprzedzić. O, tutaj, dawaj szybko. Jak ja się zmieściłem tutaj. O, ale to Ferrari ma przyspieszenie niesamowite. Wjeżdżamy chyba do centrum. Tutaj dużo jest takich wieżowców, niewieżowców. Przejdźmy tutaj. Tak.
czerwie tutaj zgniótł tu z prawej. Koleś, o co chodzi? Ja miałem pierwszeństwo. O, ściana, uwaga. Jak się otarłem. Ale to jest świetne, tak jakbyś naprawdę w prawdziwości jechał. Tylko, że dużo więcej ryzykujesz. W sensie, no, w prawdziwości byś dużo więcej ryzykował, ale wiesz, tutaj możesz po prostu sobie poszaleć na różne sposoby. Masz takie realistyczne drogi, to jest świetne. Cyk. Koniecznie sobie sprawdźcie tego moda, bo jest po prostu genialny. Naprawdę fantastycznie się tutaj jeździ. Jakikolwiek byście samochód nie wybrali, to myślę, że dobrze będziecie się tutaj bawić. Fajna sprawa. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku, gdzie próbowaliśmy mniej więcej wyobrazić sobie, jak wyglądałaby Forza Horizon 5, gdyby akcja gry toczyła się w Tokio, na powiedzmy obwodnicy. Zapraszam was na kolejne odcinki. Trzymajcie się. Hejas.